Witajcie moi drodzy i zapraszam Was dzisiaj na nowy film. Ten film powstał przy współpracy z marką Clinique, której jestem ambasadorką i dzisiaj wykonam makijaż słodki dziewczęcy, delikatny, przy użyciu kosmetyków marki Clinique, a zwłaszcza nowej serii Clinique Pop. Także zapraszam do oglądania. Na samym końcu tego filmu poinformuję Was również o konkursie, który został dla Was zorganizowany z ciekawymi nagrodami. Bardzo łatwy, prosty i przyjemny, także co? Zapraszam do oglądania. Na twarz nałożony mam już podkład, puder i korektor i teraz chciałabym zająć się makijażem oka, no i na całą ruchomą powiekę nałożę cień Clinique Lid Pop w kolorze 02 Cream Pop. W ogóle zobaczcie, jaki piękny jest to cień, ma wytłoczony taki wzór kwiata. Szczerze mówiąc, z takim cieniem jeszcze nigdy się nie spotkałam. Zwykłym języczkowym pędzelkiem nabiorę ten cień i nałożę go, tak jak mówiłam, na cały obszar ruchomej powieki w celu rozświetlenia i ujednolicenia koloru. Cień został już nałożony, no i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę całkiem przyjemnie się go nakładało, nie osypywał się, co jest dla mnie naprawdę bardzo ważną sprawą. Daje efekt takiego delikatnego, dziennego rozświetlenia, co ja naprawdę bardzo lubię w codziennym makijażu. I teraz nałożę na rzęsy tusz i tusz to jest Clinique Chubby Lash Mascara, także nakładamy. Zobaczymy w ogóle, jaka to jest szczoteczka, bo pierwszy raz nakładam ten tusz. To będzie takie moje pierwsze wrażenie. Jak widzicie, szczoteczka jest taka grzebyczkowa, nie ma tutaj długich włosków i powiem Wam, że zawsze lubiłam szczoteczki z długim włosiem i nie lubiłam takich silikonowych szczoteczek, ale coraz bardziej się przekonuję do tego typu aplikatorów, także mam nadzieję, że fajnie będzie wyglądało to na moich rzęsach. No to co? Bez zbędnej gadaniny maluję rzęsy. Ok, więc jedno oko jest pomalowane tuszem, jak widzicie, no różnica jest, muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie rozdzielił i pogrubił rzęsy, także myślę, że polubimy się z tym produktem, więc zabieram się za wytuszowanie drugiego oka. Gdy oczy mamy już zrobione, zabiorę się teraz za policzki, no i nałożę prasowany róż Clinique Cheek Pop Blush Pop w kolorze 04, Plum Pop. Jak widzicie, naprawdę jest to dosyć intensywny róż. No i tak jak w przypadku cienia, również ma przepiękny, wytłoczony wzór kwiata. Na skośny pędzelek aplikuję róż i będę nakładała go na moje policzki. Pamiętajmy, żeby otrzepać pędzelek z nadmiaru produktu, żeby nie zrobić sobie plamy. Wiadomo, zawsze można sobie dokładać kolejne warstwy, jeżeli chcemy uzyskać mocniejszy kolor. I nakładam go teraz na policzki. Jak na razie bardzo delikatnie, bo tak jak mówię, wolę sobie dołożyć, ale nie przesadzić. Aplikację różu na pewno ułatwia uśmiechnięcie się i nałożenie go właśnie tutaj w te miejsca. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ten odcień różu i wydaje mi się, że pasuje do mnie, także teraz na drugi policzek też go nałożę. No i tak jak poprzednio nakładam róż na pędzel i otrzepuję. Ok, więc róż został nałożony. Podoba mi się ten efekt takich delikatnie zaróżowionych policzków. I teraz nałożę na usta nową pomadkę z serii Clinique Pop Glaze Sheer Lip Color Plus Primer. I jest to pomadka z wbudowaną bazą. Ma nadawać ustom delikatny kolor z lekko błyszczącym wykończeniem. Moja pomadka jest w kolorze 06 Bubblegum Pop, tak się przedstawia i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał ten efekt na ustach. No i tak, zgadza się, mamy tutaj delikatny efekt z błyszczącym wykończeniem. Również wyczytałam, że ma być to pomadka nawilżająca, także myślę, że jak najbardziej na plus. Stawiamy na kolor, jak i na pielęgnację, to myślę, że jest bardzo dobrym rozwiązaniem, więc tak wygląda mój makijaż. Miał być prosty, miał być lekki, miał być nie za mocny, ale z kolorem różowym, także mam nadzieję, że Wam się podoba. I zapraszam Was teraz do wzięcia udziału w konkursie na stronie clinique.pl. Można wziąć udział w konkursie, gdzie do wygrania są nagrody 500 zł na zakupy w sklepie internetowym Clinique, jak również VIP-owskie zaproszenia na galę SK Music Awards, także myślę, że jest o co walczyć. A konkurs nie jest trudny, jest dosyć łatwy, prosty i przyjemny. Wystarczy po prostu zrobić zdjęcie, swoje selfie
i dodać je na stronę, a następnie wybieramy filtr, no i zapraszam Was do dodania zdjęcia razem z moim filtrem. Mój filtr to jest słodki, tak jak dzisiejszy makijaż. No i co warto zaznaczyć, ten filtr został stworzony specjalnie pode mnie, został spersonalizowany, więc myślę, że osoby, które mnie regularnie oglądają, które mnie znają, nie będą miały problemu z rozszyfrowaniem, dlaczego akurat takie, a nie inne rzeczy na tym obrazku się znajdują, bo po prostu jest tam wszystko to, co lubię. Także moi kochani, zapraszam jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie Pop Your Selfie. Oczywiście link do strony konkursowej zostawię Wam w opisie tego filmu, żebyście bez problemu mogły na nią trafić. No i dodawajcie swoje selfiaczki, ja oczywiście będę przeglądała, będę zerkała. No i jak dodacie zdjęcie, to oczywiście też napiszcie mi w komentarzu, że bierzecie udział, będzie mi bardzo miło. A tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Buziaki! Pa, pa!